come and get it. Cześć, ogólnie zawsze dziękuję pro mojego kanału i tym razem zaprosił do nas trzech widzów. Jest to Michałowski, praca na KUHTV, nie jest odcinek przedszkolowy, jego tłumaczem. Klocmoc i Szymon Gytyfy. Okej, więc chyba lecimy już zaraz z ocenianiem jego kanałów, a ogólnie pierwszym kanałem jest to Machowski. Okej, nagrał że jakiś tutaj Nether Survival, zobaczymy jego. Dałem już tu jakby co lajka, fajny film, mi się podoba, fajnie, fajne etui, polecane jakieś to. Nawet mam nie polecanych, mordy, dziękuję za to, że mnie dałeś polecanych. Naprawdę jestem z tego zadowolona, więc dzięki. Tu ma wideo, playlisty, zobaczymy. Kanały, aha, już ma polecane, dyskusja, nie ma tutaj dyskusji. Głównie Minecraft, okej, spoko. 3904 wyświetlenia, fajnie ci wyszło. Czyli głównie z tego kanału masz tyle wyświetlenia, a więc fajnie. To co mówić, fajnie mi się to wszystko podoba, zdecydowanie mu daję 7,5 na 10, taka jest moja ocena. A my lecimy z kolejnym widzem. Kolejny widz jest to Klocmoc. Tak, Klocmoc. Zobaczymy tutaj jego kanał, aha, to jakaś praca, dobra, lajka przedstawimy. Tu ma już tutaj 17 komentarzy. Zobaczymy teraz jego informacje. O, jestem małym Lego youtuberem. Przepraszam, że raz są komentarze, a raz nie, ale coś na to zdradzę. Zapraszam do oglądania moc animacji, filmów, w ogóle klasa, wszystkie suby są banowane. Aha, no to spoko, wszystkie suby są banowane. Fajne, mi się to podoba. Playlisty, fajnie, fan, etui, klocek nawet śmieszny. Dobra, lecimy teraz z oceneczką tego kanału. I w ogóle tam tyle osobów. Aha, ten wygląda jest troszeczkę lepszy, więc mu tak dajemy 7, tak? O pół mu dajemy mniej, więc on będzie 7 na 10, taka jest moja ocena, więc naprawdę dobra. Jak ocena 7 na 10. A teraz lecimy z kolejnym widzem, a jest nim Szymon GTF, już ma 100 subów. Więc naprawdę dawajcie mu, żeby był 100 subów, bo naprawdę bardzo fajnie. Zobaczymy teraz jego informacje. Daj subika, bo jestem wdzięczny. Aha, dobra, 2046. Kanały jakieś, playlisty, wideo. Gówna. Bardzo fajny kanał, mi się podoba. Spoko tutaj są, jakieś tutaj ma. Dać też polecany, koledzy, fajnie, mi się jego kanał podoba. A teraz, mi wywaliło na chwilę, mordo. Spokojnie. Ale teraz lecimy teraz z oceneczką. No chyba mu będziemy akurat musi chyba dać 8 na 10, dlatego, bo on ma troszeczkę, też mi się tutaj tu i podoba i ma troszeczkę więcej subów, więc mu dajemy 8 na 10. Taka jest moja ocenka. Jeżeli ty byś chciała być przed odcinkiem, piszesz zawsze łapkę w górę, zasubskrybujesz mój kanał, więc mi piszesz w komentarzu, chcesz być promowany, przybyć serduszko, a my lecimy do filmu. Siemano! Z tej strony Frankiu, w dzisiejszym odcinku zaprezentowałam kolejny odcinek właśnie z serii Noob vs. Pro vs. Hacker vs. Good. I to będzie seria, tym razem z obrabowaniem banków. Wpadłem na mega ciekawy pomysł, żeby zrobić właśnie odcinek tym razem z tego właśnie, że z obrabowania banku ogólnie. Ogólnie, jeżeli jeszcze nie subujesz mojego kanału, to tutaj musisz się taki przycisk subskrybuj. I naprawdę jest on ogólnie czerwony, a jak klikniesz go na szary, to byłoby naprawdę dla mnie bardzo miłe, jak już masz na szary i żeby zawsze był szary, bo naprawdę to mnie po prostu motywuje. No i co, lecimy do filmu. Dobra widzowie, ja właśnie sobie właśnie o to chodzę, bo ogólnie jestem właśnie tu wezwany. Po prostu sobie tu właśnie na patro, tu się właśnie rozglądam. O nie, telefon do mnie jakiś dzwoni. Halo? Halo, krzywana, bo właśnie nas napadł jakiś nublek, on mówi, że on właśnie wchodzi do, on wchodzi właśnie do naszego sejfu, proszę szybko. O nie, już lecę. Widzowie, co tu się, okej, rozumiem się? O nie, dobra. Dobra, rozłączam się. Tit? Okej, dobra, widzowie. Czyli jakiś napad jest z banku. Muszę koniecznie tam się udać, bo naprawdę to jest niefajnie. W ogóle tu jest ten bank. Coś tu się dzieje, jakiś nubek chce właśnie iść na jakiś napad. O kurczę, już się go boję, dobra. Wchodzimy tu szybko. O, nawet rozwali te drzwi. O nie. Gdzie nubek tu jakiś? Jest tam, słyszę jego dźwięki, jest chyba w skarb. Co? Ja bym dobra, weźmy ich trochę. O nie, on obrabuje bank. O nie. To jest chyba przejście, tak, tu jest to przejście. Chodź tutaj, nubku, lecę po ciebie! Nie! Tu policja! Ręce do góry! Nubku, ty! O nie! Dobra. Tutaj jesteś! Policja! Łapy do góry! Łapy do góry! Łapy do góry! Łapy do góry!
Naprawdę? XD? Jakiś nubek nawet nic nie potrafi zrobić. Ha, 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 nie obrabował tego banku. Jezus, ten nubek jestem jakiś... Chodź mi trochę z HP, bo tak jakoś... I co, no, bo nic ci się nie udało. Zjedź ciacho. Widzę, no i chyba jest nic złego. Ej, tam jakiś nubek z tego właśnie złodzieja. Dobra, widzowie, właśnie w subeśnie, o to chodzę i naprawdę zwrócił mnie ten bank i chciałam go tak oprowadzić te wszystkie diamenty, żeby były tylko moje. A więc dobra, udamy się najlepiej tutaj. Otwieramy to. Okej, tutaj. O nie, on tu idzie. O nie. Policja tu idzie! Uciekamy od niego, uciekamy widzowie. Nie możemy... Gdzie tu jest wejście! Uciekam. Szybko, diamenty muszą być moje, na pewno. I policja od niego, nie najgorzej, musimy to szybko ogarnąć. Okej, to jest wejście. Safe! Diamentów! Biorę wszystkie, bo ja biorę bardzo dużo diamentów. Jest moje. Idzie on tu gdzieś? Dobra, ja mam diaksy, jestem bogaty, dobra. Nie bierzemy na pewno wszystkiego, ale mam bardzo dużo diaksy. Ha! Uciekam od nich wszystkich, biorę je wszystkie. Jak nie łatwo uciekłam, ten bak jest jednak badziemny. Ha, 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 uciekam! Dobra, widzowie, właśnie jak widzicie, tutaj właśnie muszę pilnować tego banku, bo naprawdę tutaj po prostu tutaj każdy może po prostu wejść. Właśnie już się naprawdę boję, bo nubek trochę prawie obrabował, ale na szczęście nic się tu nie stało. Hej, tutaj, czy ja widziałam tu kogoś? Ale ktoś mi się pewnie zdawało, dobra. To jest pewnie jakaś tutaj, jakaś wizja, nie wiem, czasami zawsze mam taką wizję. Ogólnie właśnie... Dobra, w ogóle, okej. Okay. Co? Drzwi się otworzyły? XD? Same? Nie, tu jest coś podejrzanego. O nie, tu jest jakiś typo. Czy jakiś... Kim jesteś? Kto to? Halo? Ktoś tu chodzi? Tam ktoś jest z tyłu. Ja widzę jakąś podkę widzącą! Chodź tu, uciekaj! Ła, co? Gdzie on jest? Widzowie, nie wiem, muszę gdzieś, gdzie on jest, ale nie wiem, co się dzieje, gdzie on jest, widzowie, go nigdzie nie widzę, on tam gdzieś jest, na górze? Nie, chyba go tam nie ma, diamenty przetrwały? Przetrwały, nikt ich nie wziął na szczęście, tam jakiś, pewnie to jakiś człowiek, ja to będę go pilnował, a na razie, ja uciekam, co tu się dzieje? Skrzynki się same otwierają? Nie! On kradnie diamenty! Gdzie on jest? Nie jest normalne. Czy on uciekł już drzwiami? A nie, nie uciekł, dobra, a nie uciekł. Gdzie jesteś? To jakaś ściana jest? Muszę to wyważyć. Zostaw mnie! Ucieka! Ucieka tędy! Musimy go dopaść! Ała! Nie! Go. XD? Oła! Nie! Myślisz, że zginąłeś? Nie, no zginąłem i nie udało się. Co ty robisz jeszcze? Co? Ej! Myślisz, że zginąłem i nie mam diamentów? No bo ich nie. Ja mam inwentory. O nie! Rozwalę cię ty! Czemu cię nie da rozwalić? Dobra widzowie, jak widzicie, tu mnie naprawdę interesuje taki ciekawy bank i chciałam zobaczyć, po prostu go obrabować. Naprawdę diamenty tam mają dużo ich, więc próbuję po prostu obrabować i mieć swój łup. A więc dobra, lecimy. Polecimy, a tu mamy, jak widzicie, potrafię latać. Co? Nie wierzę! On jest opuszczony i tu jest jakiś krwi.
Jaki tutaj... To jest jakaś krew. O nie. Tutaj coś się stało, więc musimy to dokładnie zobaczyć. Jakby ci zostanę dokładnie przygotowany. Jakby co, zjem sobie jabłuszko. Żeby mieć więcej HP. O. Dobra, idziemy tutaj. O, tutaj jest jakieś wejście. Tam jakaś krew. Jakby tutaj ktoś obrabował to. Dziwne. Idziemy tutaj. To jest lawa jest. I tak jestem odporny na lawę, bo ja jestem iż bogiem, więc nie muszę, więc jestem odporny. Dobra. Idziemy gdzieś tutaj. Poczekajcie, bo mnie ta lawa naprawdę irytuje. Okej, dobra. Ja tutaj coś widzę, jakieś tu przejścia. Okej, już przestała. Co? Co tu jest? O nie, jakiś labirynt. A w ogóle jeszcze chyba ominąłem skarbiec, bo tutaj jeszcze jest jakiś labirynt. Co? O Boże. Wszystko te grupy, a czy tam trochę jest tych diamentów, więc troszkę sobie weźmiemy, ale jakoś tak tutaj opuszczone, jakby tutaj ktoś zabrał ich więcej, więc to naprawdę, to jest naprawdę dziwne. Dobra, nieważne, udajemy się gdzieś tutaj i zobaczyć, co tam jest. Bo to jakiś labirynt z taką lawą. Okej. Okay. Ślady prowadzą. Co? Co to jest? Ej! Cię dopadnę! To jest jakiś parkour! Chodź tutaj! Ha, ja i tak cię tutaj dopadnę! Bo trafię, będziesz pływać. Chodź tutaj, ty! Ty cwaniaku! Idę po ciebie! O nie, jak on tam dostał się? Najgorzej! Dobra, wiecie co? Muszę użyć mojej mocy i włączyć sobie to. Teraz go dopadnę. Gdzie on rzesz jest? Boże, tutaj jesteś! Co? Ale jak to możliwe? Co to za postać? Aż się to rozwalę, weź! Zostaw! Nie mogę uderzyć! Chodź tutaj! Gdzieś tu jest jakieś tajne przejście! Kim jesteś? O nie, nie dostanę się do niego! Jak on tu wlazł? Czekajcie, wpadnę na mega pomysł. Napijamy się takiej potki, może ona coś nam da, że będziemy lepiej dokładnie widzieć. Co? Nie wierzę. Ja zginąłem. Co się dzieje? O nie. Nie, on mnie obrwał safe. Co? Kim jesteś? Kim jesteś? Teleport. Co? Tu jesteś, ty mroczny! Idę cię załatwić! Oddawaj te diamenty! Co? Nie mów, że masz takiej mocy jak ja! Co? Nie, ja mam dużo więcej mocy! Tak! No, muszę się jakoś tym czymś zępem. To niemożliwe, że nie mogę rozwalić! Chodź tutaj, ja też umiem latać, więc nic mi też nie zrobisz. Haha, nubku cię. To nie, moja moc! Nie, moja moc! Coś się dzieje! Nie, wstawiam mi się! Nie mam mocy mojej! Coś ty zrobił! Jak mam cię teraz załatwić? Jak mam cię teraz załatwić? Nie mogę cię uderzyć, a ty możesz mnie wybić. Co? Ała! To już było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, tak minimum po tym 10 łapek zostawcie i byłoby naprawdę bardzo miło. I ogólnie, jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z tej serii i ogólnie, dodaliśmy właśnie taką nową postać, która może będzie w kolejnym odcinku, jest to naprawdę pytanie, ale ja się już z wami będę żegnał, a więc cześć!